Czy wiesz, z czym należy zmieszać Boże Słowo, żeby w życiu człowieka było skuteczne, efektywne, działające, widoczne? Zmieszać Boże Słowo? Z czym? Zajrzymy do Biblii. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, Słowo daje. Kontynuujemy nasze rozważania na temat Bożego Słowa i od razu, żeby nie namieszać, wyjaśnię, o co chodzi z tym zmieszaniem Bożego Słowa. Z czym je zmieszać? Mówi nam o tym list do Hebrajczyków w rozdziale 4, w wersecie 2, wspominając o ludziach, którzy słyszeli dobrą nowinę, słyszeli Ewangelię, ale słowo, które usłyszeli w ich życiu, na nic się nie przydało. Nie przyniosło im jakiegoś pożytku, nie było dla nich pomocne. Różne tłumaczenia nam to podpowiadają. Dlaczego? Dlatego, że nie zmieszali tego słowa, nie połączyli go z wiarą. Okazuje się, że Słowo Boże musi być zmieszane z wiarą. Wtedy ujawnia się cały jego potencjał. Wtedy ujawnia się to wszystko, co niesie ono w sobie. A pamiętacie, mówiliśmy o Hebrajczyków 4:12, gdzie jest powiedziane, że Słowo Boże jest żywe, że jest skuteczne, że jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, że jest w stanie osądzić pragnienia i myśli serca, że jest w stanie porozdzielać w nas to, co wydaje się, że jest nie do oddzielenia. Ale aby tak się stało, musi być powiązane z wiarą. Żebyśmy nie polegali tylko na jednym wersecie, zaglądamy do listu do Galatów, gdzie Paweł tłumaczy nam, że odkąd uwierzył w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, żyje dla Boga. Żyje dla Boga i życie, które prowadzi, jest życiem wiary w Syna Bożego. Życiem wiary w Syna Bożego. Wiara. Pojawia się więc ten temat. Paweł opisuje całe swoje życie jako wypełnione wiarą, czyli zaufaniem, ufnością położoną w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie, w Bogu, który stał się człowiekiem, w tym, który na krzyżu oddał samego siebie, aby zapłacić za nasze grzechy, choroby, ubóstwo, przekleństwo, aby wyrwać nas z tego przez swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie. Życie wiary w Syna Bożego, zaufanie. Dlaczego mamy to łączyć? No, tak to Pan Bóg wymyślił. Nie chcę, żebyśmy traktowali Jego Słowo technicznie, magicznie, ale Bóg od samego początku myślał o tym, żeby mieć z człowiekiem, więc z Tobą i ze mną też, bliską więź, bliską relację. O, on marzył o tym jeszcze przed założeniem świata, kiedy planował to wszystko, kiedy przewidział też, że człowiek będzie mógł wybrać grzech i wtedy Jezus już wtedy był określony jako baranek ukrzyżowany przed założeniem świata. To znaczy, że on już wtedy był gotowy oddać samego siebie w ofierze za ludzi. Po co? Po to, żeby nie stracić ich, żeby nie stracić możliwości więzi Boga i człowieka. Pomyśl, jak cenny jesteś dla Boga, jak cenna jesteś. Że Bóg zrobił wszystko, żeby cię nie stracić, że Bóg zrobił w Jezusie wszystko, żeby cię odzyskać. No i teraz właśnie Jego Słowo. On kładzie przed tobą swoje Słowo i zachęca cię do zaufania, do wiary. Wiara, jak czytamy w katechizmie, to odpowiedź na Bożą dobroć. To odpowiedź na to, jaki Bóg jest. Zaufanie, które we mnie powstaje, jest reakcją na to, gdy słyszę o Bożej miłości. Gdy słyszę Bożą diagnozę dotyczącą tego, że w moim życiu jest grzech, z którym sam sobie nie mogę poradzić. Wiara rodzi się, gdy słyszę o Jezusie Chrystusie, o tym, że On umarł na krzyżu dla mnie i za mnie, dla mojego zbawienia i zmartwychwstał i dzisiaj jest Bogiem żywym, że dzisiaj mogę uznać Go jako mojego szefa, jako Pana i Zbawiciela, z którym rozmawiam, któremu jestem poddany. Mogę mieć Boga i mam Boga. Nie muszę być Bogiem sam dla siebie. Nie muszę bawić się w Boga. Mogę służyć prawdziwemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Więc Słowo
łączymy z wiarą. Słowo łączymy z wiarą i wtedy w życiu człowieka dzieją się niezwykłe rzeczy, bo pozwalamy temu Słowu działać. Gdy o nim myślę z wiarą, gdy o nim mówię z wiarą, gdy na podstawie Słowa działam przekonany o tym, jaki Bóg jest, o tym, co zrobił dla mnie, o tym, co powiedział, wtedy to Słowo w jakiś cudowny sposób zaczyna być widoczne. Kiedy ja mówię, Panie, wierzę Ci. Pamiętam, że tak było z moim synem, który urodził się i miał atopowe zapalenie skóry. I przez kilka lat szukaliśmy lekarstwa, korzystaliśmy z pomocy najlepszych lekarzy w Polsce. Nie przynosiło to efektów, bo to paskudna choroba, czasami ciągnie się bardzo długo. Ale odkryliśmy w Biblii, że Bóg jest tym, który uzdrawiał i uzdrawia. I uchwyciliśmy się tego słowa. I zaufaliśmy Jezusowi, mówiąc, Panie, wierzymy, że Ty jesteś lekarzem naszego dziecka. Wierzymy, że Ty jesteś większy niż nasza bezradność, niż ta choroba. I doczekaliśmy się. W 2011 roku byliśmy wtedy w szkole biblijnej w Uppsali. Stan skóry naszego dziecka radykalnie zaczął się poprawiać. I tak jest do dziś. Mamy dziecko, które ma piękną skórę. Dlaczego? Dlatego, że zaufaliśmy Bogu. I oczywiście wiele osób może mieć swoje pomysły, swoje koncepcje, ale my jako rodzice wiemy, jak to wyglądało. Wiemy, w którym momencie nastąpił przełom, gdy konkretną obietnicę Bożego uzdrowienia przyjęliśmy i ogłaszaliśmy razem z przyjaciółmi nad naszym dzieckiem. Słowo Boże chce działać w naszym życiu w przeróżnych obszarach. Pomimo rozczarowań, pomimo zawodu, pomimo różnych doświadczeń, to zawsze może być standard, który kładziesz przed sobą i on będzie twoim standardem aktywnym, jeżeli zmieszasz go z wiarą, jeżeli zaufasz Jezusowi. Ja często mówię, Panie, naucz mnie tego. Duchu Święty, skoro jesteś nauczycielem, Ewangelia Jana, rozdział 14, i masz nas wszystkiego nauczyć, to ucz mnie. Ucz mnie, jak być tatą, ucz mnie, jak być mężem, ucz mnie, jak być dziennikarzem, ucz mnie, jak służyć we wspólnocie Hefsiba, w apostolskim ruchu wiary, gdziekolwiek mnie postawisz, ucz mnie. Chcę się uczyć, chcę widzieć Twoje obietnice, chcę dzisiaj widzieć Twoje cuda i cieszę się za każdym razem, kiedy modlimy się i komuś poprawia się zdrowie, kiedy modlimy się i przychodzi odpowiedź, a kiedy nie widzimy jej tak szybko, jakbyśmy chcieli, to też trzymamy się Bożego Słowa, bo ono pomaga nam przejść nawet przez ciemną dolinę. O tym mówiliśmy, rozważając Psalm 23. Możecie wrócić do tych nagrań. Więc Słowo Boże zaczyna działać, kiedy z ufnością je przyjmujemy. Jezus wielokrotnie podchodził do niewidomych, do niesłyszących, do ludzi w potrzebie i pytał ich, czego potrzebują, czy wierzą, że On jest w stanie coś uczynić. I wiele razy czytamy właśnie tę odpowiedź, wierzę, uczyń mi to, chcę być zdrowy, chcę być błogosławiony. I Jezus mówi, Twoja wiara Cię ocaliła, Twoja ufność Cię ocaliła. Jezus chwali setnika, rzymskiego żołnierza, za wiarę, której, jak mówię, nie znalazł nawet w Izraelu. Więc wiara jest tym nastawieniem, tą pewnością w nas, jak mówili do Hebrajczyków, rozdział 11, która pomaga nam przyjąć Boże Słowo i zobaczyć Jego skutek. Zobaczyć Jego działanie. Czasami od razu, czasami po jakimś czasie, ale słuchajcie, Bóg nie dał swojego słowa, On nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli rzuca słowa na wiatr, to tylko na wiatr Ducha Świętego, aby Duch Święty wzmógł działanie Bożego Słowa w Twoim i w moim życiu. O Duchu Święty, ucz nas tego i pomóż nam przyjmować Boże Słowo z wiarą, z ufnością. Bo jak mówili do Rzymian, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest właśnie Słowo Chrystusa. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.